Ассоциация ИНЭЙШ. Czyli o, prościej mówiąc, o secie, secie mapie i multimapie, ale nie wiem, czy w ogóle multimapa jest, to się do czegoś wykorzystuje. W każdym razie... Nigdy nie wykorzystywałem, chociaż bardzo ciekawą strukturę. No właśnie, jest bardzo ciekawą, więc coś tam powiem. Ogólnie kontenery asocjacyjne to struktura danych, która przechowuje jakieś informacje, tylko używa do tego klucza. W sensie przypisuje... Tak jakby, żeby się odwołać do informacji, które tam zapisujemy, musimy się odwołać do klucza. A nie na przykład do, jak w tablicy, do numeru. No i na tym to mniej więcej polega. No i teraz tak, żeby je porównać, to mamy sobie... to wyobraźcie sobie, że to są kolekcjonerzy. Zajmijmy się tylko mapą i setem. To są tacy rasowi kolekcjonerzy. Oni nawet jak mają kilka kopii jakiejś, nie wiem, karty czy czegoś, to jak sobie spisują, to nie uwzględniają, że ją mają, tak? Bo mają jedną. Mają, liczą, że jakby mają tą kartę, ale nie, że mają ich kilka. Nie, no na razie o tym mówię. No a jest, no tak. No. Z tym, że ten jest trochę bardziej profesjonalny, bo on jeszcze na przykład zapisuje swój numer seryjny karty. W sensie, że każda karta u niego w spisie ma jakiś numer seryjny i do niej się odwołuje. A tutaj ten kolekcjoner odwołuje się po prostu po nazwie do tej karty. No. Na razie tylko idę, później będę pokazywał, jak to się kodzi mniej więcej. A teraz tak. Później wchodzą ci dwaj trochę mniej profesjonalni kolekcjonerzy. Ponieważ o ile ten jeszcze używa numerków, tak jak ten od mapy, to ten za to wypisuje wszystkie karty, jakie ma. W sensie, że przytrzymuje na swoim spisie, ma wszystkie karty, ma wypisane wszystkie karty, jakie ma. Tak samo ten. Czy to jest w miarę zrozumiałe, czy coś zagmatwane? To znaczy, że ten set normalny zapisuje powiedzmy wszystko, jeżeli coś jest, a multiset zapisuje jakby kilka razy, jeżeli się powtarza, tak? Tak. Okay. Tak jakbyś wpisał do seta czterech chęków, to byś miał jednego chęka. A w multisesie będziesz miał chęki, które mogą pograć w brydzie. No dokładnie. Byś miał czterech chęków, którzy mogą sobie coś tam porobić, nie? No. Dobra. Teraz, żeby... Gdzie ty? A, tutaj. Teraz szybko przejdę do iteratorów i wskaźników, bo one są niestety potrzebne, żeby jakieś działania i operacje ogólnie na tym robić. To o tym pamiętajcie, że coś takiego istnieje. I teraz szybko przechodzimy do iteratorów i wskaźników, bo to są proste rzeczy. Wskaźnik to już Paweł wcześniej mówił. Ktoś pamięta, o co chodzi? Nie wiem, w sensie kojarzycie mniej więcej, o co chodzi? No dobrze. Mamy wskaźnik, który to deklarujemy. Deklarujemy, że to jest wskaźnik do jakiejś zmiennej A. Teraz, żeby się odwołać do zmiennej A, jeżeli chcemy wartość A, to wypisujemy takie coś. A to jest działa. A jeżeli... Co? Jeszcze adres. Nie wiem. A, sorry, zapomniałem. No, sorry, dobrze, dzięki Jarzej. A jeżeli chcemy wskaźnik, to robimy... Nie wiem, czy to ładnie pisze, no ale to robimy coś takiego. W sumie na tym się kończy cała teoria wskaźników. A funkcja new delete to... Czyli tworzenie ręcznie też nie będzie głupi? Znaczy to jest chyba takie podstawowe i to jest chyba najprostsze i to by się chyba używało. Tak? Pan co, mam coś jeszcze mówić? Nie, to jest wszystko okej. No, dobra. To przechodzimy szybko do iteratorów, bo to jest w sumie... Można... To jest tak jakby pewien, można to uznać jako pewien rodzaj wskaźnika, no ale tak nie do końca. Iteratory są ogólnie stworzone po to, żeby się poruszać ładnie po kontenerach. Bo na przykład te numery mogą być jakieś dziwne, typu 3 milion 635 tysięcy i tak dalej. I tak naprawdę ciężko się do nich odwołać. A jeżeli zrobimy sobie iterator, zadeklarujemy sobie iterator i będziemy go nim ani operować, to po prostu sam on będzie chodził po tych, powiedzmy, kontenerach.
W sensie będzie to wyglądało mniej więcej jak na Fancy Four, nie? To nasze i. To można tak porównać teraz. Mm-hmm. To jest mniej więcej to, co to i, które tam po prostu no, oferujemy. Teraz iterator się wygląda. To i w pętli takiej normalnej też nazywamy iteratorem. No, tak. Stąd też się wziął iteracja. Dlatego w ogóle to jest tam i, a nie coś innego. No. To teraz sobie zrobimy iteratora do tego seta szybko. To jest. Wyciągnę go teraz, ale dobra. To było tak. Tu jest iterator napisany. Znaczy to jakoś ładnie może. A typ musi być koniecznie stringiem? Czy może być... Nie, to ogólnie te kontenery mają to do siebie, że to może być... Po iteratorze bez równa się. A, to jest... zapomniałem, to jest deklaracja, no tak, przepraszam. Mhm. To jest deklaracja na to, że bez równa się. No. Mamy sobie taki iterator. Co z nim możemy zrobić? A no, na przykład możemy go przesunąć do przodu. To chyba każdy... ogarnę mniej więcej, bo to tak ma form. Możemy go przesunąć do tyłu. Możemy go przesunąć jakoś zmienną. I to są fajne mimo też. I to są ciekawe właściwości teraz. No. No i na przykład, żeby przelecieć przez całego seta. Przelecieć. No przelecieć, ale jak zrobię inaczej. To musielibyśmy sobie zrobić coś w stylu... No, na przykład ten. No, w sumie można było zrobić. Myślę, że tego nie zmieścić. Weź to robić ten na dole pod tym. Nie o tobie. Brzmi jakoś znajomo mniej więcej? To nie tak. Mniejszy. Ty mówiłeś, że to jest kropka begin, kropka? Co? Mówiłeś, że to jest kropka begin. A, no sorry. Kropka begin, no to chyba akurat to jest intuicyjne, że to jest początek zbioru, a to jest koniec. I jeszcze do właściwości, bo zapomniałem, czy każda ta struktura porządkuje rosnąco. Czyli, że na początku będzie najmniejsza wartość, a na końcu najpóźniejsza. Tylko tutaj akurat to będą chyba klucze. Kluczami to jest chyba posortowane, tak? A nie elementami. Tak. No, to są kluczami. Tutaj będziecie mieli tą zmienną sortowaną, a tutaj macie po prostu to. Bo tutaj K jest kluczem dla siebie. Czyli nie posortowanej wersji raczej nie będziesz ma. Nie ma niepostosowanej wersji. Co to jest w takim razie analogiczny set? To jest badziew, którego nie polecam używać. Co to się ogólnie rzadko używa, ale to jest... Sety się używa bardzo często. W sumie możecie badziew? Nawet zamiast tablic używać setów, ale to trzeba być głupi. Na secie każda operacja jest logem. Bo to jest drzewo czerwono-czarne, każda operacja to jest... Co do begina i do enda, mam taką ciekawą informację, bo myślę, że z tego ten nie masz, tak? No. Ale tu dość istotne, że jak macie sobie te elementy, powiedzmy, no bo on je jakoś zapisuje w pamięci, w jakimś buforze, czy czymś innym jeszcze, nie? No i tutaj są te wszystkie elementy, one są jakoś posortowane rosnąco. W ogóle to jest jakieś drzewo czerwono-czarne, ale mniejsza o to, no. Bo to jest dość ciekawe, ale nie aż tak. I tutaj jest jakiś pierwszy element, nie? I to jest kropka begin. Na to wskazuje iterator kropka begin w pamięci. A kropka end gdzie wskazuje, jak myślicie?
Na ostatni element, tak? Nie, na jeden za. Totalnie nieprawda, na jeden za. I tak jest, tak się też odwołuje później w funkcji upper bound i lower bound. Tak, i jest jeszcze coś takiego jak reverse begin i reverse end. I to oznacza początek końca i koniec początku. Czyli reverse begin będzie tutaj, gdzie myśleliście, że jest koniec, begin. A po co tak jest? Bo na przykład czasami będziesz chciał od największej do najmniejszej, a inaczej będziesz chciał od najmniejszej do największej. Ale po co jest? Dlaczego end jest poza tym? No ktoś tak to zainteresował. No bo tak samo jak na przykład trzymaliście na secie jakiś wskaźnik na element pierwszy, którego nie było, tak żeby potem pod niego podstawiać coś wrzucać, tak po prostu implementując tę strukturę było mu łatwiej to tak zapisać. To nie będzie to samo co kropka n minus 1? Słucham? To będzie to samo co kropka n minus 1? Plus 1. A nie, tak, to jest to samo. No i tutaj, a tutaj będzie kropka reverse end. No i to jest dość ważne, żeby znać ten rysunek, bo nie znając tego możecie debugować długo i nie wiedzieć, co wam nie działa, bo zrobicie coś takiego. No, dobra. I to tyle. Proszę. Dobra. A, i jeszcze jedna informacja. Sety są mega przydatne, ale starajcie się ich nie implementować, tylko możecie, bo są cholernie wolne. Czy się są lubię? Ale mają dużo stałą. Więc możecie na przykład na OIG-u dostać czasówki w stylu 80 punktów zamiast 100, bo dostajecie z seta, jako że mówię secha. Na OIG-u? Na OIG-u. Tak, no ludzie tak, na przykład Bartek Wacławik, z którym przegrałem, właśnie tak zrobił. Dostał jakieś śmieszne punkty, bo dostał 50 seta. A i tak wygrał. No i tutaj się poruszamy od początku do końca. No i w sumie tak działa iterator i to jest w sumie koniec iteratora. Ktoś ma jakieś pytania? Większe? Mniejsze? Jakiekolwiek? Nie? To dobrze. To dobrze. Mam nadzieję. Dobra, teraz przejdę szybko do funkcji, bo tak trochę zostawiłem te sety bez niczego, a w końcu oni wykład, tak? W mapach. Wracając do naszych kontenerów asocjacyjnych. Co to jest klucz? Klucz to jest coś, dzięki czemu wiemy, gdzie to jest zapisane. W sensie każdy element ma każdy z tych kontenerów ma przypisany swój klucz. I na przykład set różni się od mapy tym, że dla niego kluczem dla elementu jest on sam. Czyli tak jak mówiłem z tymi kolekcjonerami, że on na liście nie wypisuje jakiś numer dziwny i później, wiesz, no cokolwiek, tak? Tak wypisuje w mapie, tak wypisuje w secie. Bo dla niego to jest jedno i to samo. A w mapie ma przyporządkowany jakiś klucz do właśnie elementu, który nie równa się. Czy to jest jakieś w miarę jasne? Ale ten klucz w mapie oznacza ilość tych stron? Czy nie? Niekoniecznie, nie. No, on jest po to, się mówi, do niego jakoś ma nie odwołać. No, na przykład. Się możemy mieć na przykład mapę typu. Możemy w kluczach dawać imię i później w elementach dawać nazwisko. Tak? Albo więcej nazwisk. Jakoś tam. Fajnie. Dobra. Przejdźmy szybko do naszych pięknych funkcji, które są dosyć proste. Dla wszystkich są takie same. W sensie tak samo się je pisze. Dobra. Wrzucamy usuwany element w
powraca nam rozmiar i te dwa jeszcze zrobić ciekawsze. Ale usuwamy element ten na pozycji X, czy on też... Nie ma pozycji. W sensie nie ma czegoś takiego jak pozycja. One się jakoś tam szuflują w różny dziwny sposób, którego my nie ogarniamy. X, nas interesuje tylko ten element. Nie. Tak. W setach po prostu to jest to, czy o wartości jest wartość. Tak, to jest ta wartość. W mapach może ja być... Mogę być... Nie mogę, bo jedna wartość musi być zawsze podzielona na klucze, nie? Wszystkie jedne wartości. Co tak zawsze wartość jest klucz. Przy czym i Raise dla multi seta działa trochę inaczej. Ale, ale to ogólnie... To najpierw powiedz, usuwa tutaj. A, bo chodzi o to, ale nie za, a kropka find masz? Tak, mam. Dobra, to powiedz teraz do kropka find i wtedy ja powiem o tym. No, kropka find to jest coś, taka fajna funkcja, dzięki której możemy w secie wyszukać element X. Tak. I ona zwraca wskaźnik. Ona zwraca wskaźnik. Przez co, dziękuję. Jeżeli chcecie wartość tego X, to tak. I uwaga, i erase można też robić od wskaźnika. I w multisecie niejednokrotnie robiłem tak, że na przykład potrzebowałem multiseta, żeby trzymać kilka różnych elementów tej samej wartości i usuwam jeden. Jakiś dowolnie wybrany, bo na przykład chciałem zrobić to K razy, jeżeli było K, no whatever, w zależności od problemu, tak? No i wtedy robiłem erase X, czyli tę wartość X, no i on mi, uwaga, usunął wszystkie X. Ja nie wiem, kto to implementował, że to tak robi, to bez sensu totalnie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić, więc jeżeli chcemy erase'ować jakiegoś pojedynczego X'a, a nie wszystkie X'y, no i to dotyczy tylko multiseta, no bo w zwykłym secie jest tylko jeden X, to wtedy robimy k.erase od k.t. od X. Ewentualnie wcześniej zapisujemy jako jakiś, no nie wiem, int równe się, no i int z gwiazdką, tak, albo właśnie nie int z gwiazdką, tylko set, typ, dwukropek, dwukropek, iterator. Skąd to tutaj się wzięło? To jest K. To jest nazwa tego. Nazwa. No tego iteratora implementujemy. Postawiamy pod niego k.find. No i wtedy możemy zirejsować od niego. Albo po prostu w ten sposób. I tak się powinno to robić na multisecie. A na secie, tak jak Paweł pokazał, też jest sporo. No chyba, że chcemy usunąć wszystkie elementy, które mają wartość x z multiseta, ale to nie wiem, kiedy to będzie się musiał dodać. Może kiedyś. Ale podbierz mnie. No i okej, okay, leć dalej. Lecę dalej. Teraz wytłumaczę, co to jest lower bound, przynajmniej spróbuję. Wskaźnik na ten, to da nam wskaźnik nie na ten, tylko tak jak Mateusz pokazywał, tak jak było end, on daje na wskaźnik o jeden za dalej. Daje go tutaj. I teraz jeżeli chcielibyśmy na przykład powiedzmy usunąć od 30 do 60 włącznie, to robimy coś takiego. Użyłem sobie tego iteratora. To jest początek, to jest end, bo K już mam. Dobra. Teraz podstawimy sobie pod mnie te wartości. Te wskaźniki znaczy. I polecimy for. Wszyscy się już pisali? A to już dostępny długopis?
13. Czy się umiem rozczytać? Jest, dziękuję. Wpiszę za chwilę. I waszej trójce, co coś jest Stalkę, ale Kowalski i ty. Obejrzałeś już? Tobie? No. No setkę. No, dobrze było, podobało mi się. Ja się widziałem tylko końcówkę, mi się mega podobała. Nie, jest fajnie. Dobra. Co robię? Deklaruję sobie literatur początkowy. W sensie, no tą 30, tak? Tutaj mamy tą nie 60, tylko wskaźnik na 70. Lecimy sobie forem i wsuwamy od 30 do 60, bo nie dojdzie tam. No, K-Rays. Co? K-Rays. A, tak, tak, tak. A, to już. To już jest kwestia błędu na tablicy. No, dokładnie. I to mniej więcej, no i to będzie działać. Tylko to tam jest ta gwiazdka, czy to jest bez gwiazdki? To? No. To jest gwiazdka, bo się mamy wartość. No właśnie, usunąłem wartość, ale jeżeli odwołamy się do literatura, to na chyba też było jej wartość. Tak mi się wydaje, nie jestem tego pewien. Chyba tak. Mi się wydawało, że tak było w kodzie, który wziąłem, mógłby zaraz sprawdzić. W sensie akurat, jeżeli chcesz wywalić wszystkie elementy od jakiegoś do jakiegoś, od tej wartości, to nie zmienia totalnie nic, więc tak też jest spoko. Tylko zastanawiam się, czy bez tego tej gwiazdki by też działało. O, pozostawiam ci jakoś ćwiczenie tutaj. O, Mark, to proszę się dowiedzieć po wykładzie. Ale z kolei na... No, ocenę. Po co kombinujemy z drugą? Słucham? Kolej jedna odpowiedziała, to trzeba po co kombinować z drugą. No bo tak? Przez, w innych przypadkach może ci się przydać do drugiego. A jaka opcja działa? Myślałem, skoro gwiazdka no, IT działa, a samo IT może nie działać, to trzeba po prostu nie używać ciągle gwiazdka. No, pisanie gwiazdkę, jeżeli daje wartość, a nie dawało wartość, to w sensie chodzi mi o to, że kiedy nie chcielibyście uznać wszystkich wartości x, tylko jakąś jedną wartość x, to nie wiem, czy gwiazdka it będzie działać, czy samo it. W sensie samo it raczej będzie działać w takim wypadku, jak chcecie uznać tylko jedną wartość. W multiset oczywiście. Bo z innego to jest takie sobie, ze zwykłego setu. No bo ten, to jest raczej... Jak to się dzieje na mapach? Na mapach dzieje się to... Podobnie, z tym, że musimy podać, teraz tak, nie, inaczej to zrobię. Na mapach mniej więcej działam jak na tablicach. Mniej więcej. Znaczy właśnie, nie, może deklarujemy o, jak na tablicach. Wrzucamy to jak na tablicach. Jaki jest dla was pierwszy dzień tygodnia? Niedziela czy poniedziałek? Poniedziałek. Niedziela jest zerowy dzień tygodnia. To prawda. Wszystko działa. Okay. Zerowy i siódmy. Dobra, ale co w poniedziałek? Nigdy niedziela. No i tak do końca. I w sumie tak się podstawia. To jest nasz klucz. Czyli to. A to jest nasz string. Tak wrzucamy. Usuwać można erase'em. Insert'em też można wrzucać, tylko tak mamy już tak ładnie po prostu. Usunąć też można po prostu podstawiając. Tak, no i usunąć też można podstawiając po prostu. To jest takie fajne. To jest po prostu. Właśnie możesz podstawić na przykład K od poniedziałek podstaw 1. Żeby na przykład mapy A tak, tak, tak można. Właśnie o to chodzi, że mapy są takie fajne, że jak na przykład chcecie zapisywać wartości od 0 do 10 do 18, to tablicy wam się nie zmieszczą, a w mapie już tam, więc tracicie złożoność zamiast od 1 macie od logem, co jest jakieś i tak szybkie, i macie mapę do 10 do 18. Tablicę do 10 do 18 na mapie. Jak? No, w prosty sposób. Powiedzmy, tak on nazwa to K, to ja zadeklaruję jakąś mapę od log. No i chcemy na przykład zapisywać, nie wiem, inty jakieś do tej tablicy, tak? Mogą być inty. No oczywiście to się dzieje w wypadku, kiedy nie chcemy zużyć za dużo tych komórek, tak?
Bo jak chcemy zużyć 10 ilości naszej komórek, to nawet nie wczytamy tego w żaden sposób, więc o nas nie obchodzi. Ale powiedzmy, że obchodzi nas jakaś 10-60 tysięczna, milionowa, miliardowa komórka. Więc wtedy m od, nie wiem, 10 do 18 podstaw 68 plus 1. No i co każdy było? No i to działa. I to jest mega spoko. W sumie głównie do tego używa się mat. Raczej rzadko kiedy używa się mat do czegoś innego. Co? Zastosowanie kubełkowego Zastosowanie kubełkowe to 10 do 18 dalej jest niebo. Dobra. Adam miał rację, Boska. Adam. Przepraszam wszystkich. Wybaczamy. Małe sprostowanie. Dawid. Tutaj nie ma K. To jest tak, M. Ja nie. I to tym razem działa. Tak, już sprawdzałem, że to nie działa. Na mapach też możemy zrobić funkcję find. Wtedy można, wtedy szukamy elementu finding. W sensie, jakbyś chciał znaleźć... W poniedziałek. Find w poniedziałek. Tak, find w poniedziałek. I działa tak samo jak dla seta. Złożyłeś jedynkę, tak? Co? To ci, jeżeli... No, tak. A jeśli nie będzie takiego elementu, to... Co? Jaka złożyłość finda? Logan? Tak, Logan. Wszystko jest Logan. Wszystko. By the way, lower band i upper band to zwykły bincerz. Tylko taki mądry, bo nie próbowałem kiedyś puścić bincerza po secie i nie wyszło. Jakbyś chciał szukać tego poniedziałku, no by nie było. Wtedy ci zwróci... Co się ci zwróci? Nie ma nic tam. Zwróci ci albo chyba krokent. Tak, zwróci ci krokent, jeżeli fajnie nic nie zrobi. A, okej. Zatem już wiemy czemu jest. To też jest w sumie dość istotne, bo może się przydać. Przepraszam, no to... Nie przepraszam. W sumie nie wiem, czy o mapie chcę coś jeszcze... No to znaczy. Dobrze, więc... Przy niej prezentacji stale omawiać się takie elementy jak wektor, struktura i para. Tak, to z czego? Co? Widzisz tutaj? Tak. Tak. Masz środkową i lewą do tyłu. Co to jest za wąski mak? Kolejkę. Kolejkę na lewą stronę. Kolejkę priorytetową. To ja wam mogę powiedzieć jako ciekawostkę to, że dzisiaj trzecia MI pisze sobie kontest z zadań mutacji tej okropny wiersz, który mieliście rzucone jako pierwszy. Nie wiem, będę opisany za godzinę. Na razie jest tylko ustawione. Może im powiedzieć? Co? No i znają te zadania, ale też były w ich pierwszej klasie. Tylko że ci, którzy są słabi, po prostu muszą to zrobić. Dobra. Więc kolejka. Kolejka jest to prosta struktura danych, która może wykonać następujące funkcje. Wrzucić element na koniec, wziąć element z początku i usunąć element z początku. Czyli powodować, żeby kolejka ruszyła się dalej. Można to porównać z takiego pewnego ustroju, który panował w Polsce kilkadziesiąt lat temu. Deklaruje się to następująco. Oczywiście krótka nazwa zmiana. Więc żeby wstawić element na koniec kolejki, wykonujemy operację push.
Przestań to na koniec kolejki i zwiększy rozmiar kolejki o 1. Aby przeczytać analizę z początku kolejki, wykonujemy operację OP. Usuwa ona element z początku kolejki i nam go zwraca. Możemy również sprawdzać rozmiar kolejki. I to jeżeli w kolejki wrzuciliśmy najpierw 4 elementy, to zwróci on to wyrażenie zwróci wartość 4. I możemy sprawdzić, czy kolejka jest pusta za pomocą polecenia M. Czyli A. To jest najbardziej podstawowa tak naprawdę kolejka. Można ją użyć, jeżeli chcemy na przykład rozłożyć w czasie wykonanie jakiejś operacji na jakichś liczbach, albo ciągach znaków, albo jakikolwiek typ zadeklarujemy. Kropka front to nie działa. Front zwraca. Jest. To zwraca ogólne wyrażenie na początku kolejki i używa się go razem z tym najczęściej, żeby kolejka się ruszyła dalej. Możesz narysować jakąś kolejkę składową. Mogę narysować. Z ludźmi, co stoją po chleb na przykład. Popapy toaletowe. Popapy toaletowe, no, też mogę. To do jego Wiedźmina. iPhone'y. Zróbmy kolejkę przygotową. Potrzeba tylko jego. Którzy mają wartości 3, 2, 4. Jeżeli wykonamy teraz polecenie POP, to usuniemy tego człowieka. Czyli w sumie go usłużymy i on sobie pójdzie. Jeżeli wykonamy na przykład polecenie PUSH 5, to na końcu kolejki pojawi się nowy człowiek z wartością 5. Po wywołaniu Q size ta kolejka zwróci na wartość 3. QMT zwróci na wartość 0, ponieważ nie jest pusta. A QFront, ponieważ już z tego usłużyliśmy, zwróci na 2. To jest pokazane praktyczne zastosowanie takiej kolejki, można BFS-a nie zachować. Nie, możesz powiedzieć właśnie o tym, bo chodzi ogólnie o to, że macie sobie elementy i chcecie przerobić, ale niekoniecznie tych chwil. Chcecie wykonać je w jakiejś kolejności. Przykładowo operacja na jakichś elementach tablicy. Możecie wtedy indeks tej tablicy sobie wrzucić do takiej kolejki. Następną kolejką jest to wszystko. Jakieś pytania? W czym się trzyma kolejka? Jak się odwołuje do kolejki? To jest kolejka Q. Może sobie, że to jest typ, czyli może być int, long long, double string. To chcesz? I się do niej odwołuje jak do... Odwołuje się Q. W puszu X. To wszystko, tak. Jeżeli chcemy wydać konkurencję, to Q, żeby wiedział, żeby było wiadomo, o jaką kolejkę chodzi. I prawda. Pytanie teraz. Tak? Co to jest X? To jest jakaś zmienna, czy jest to X? X to jest wartość, którą chcesz dodać do kolejki. Na koniec. Deklaruje się praktycznie tak samo. To może ona wykonywać dodatkowe operacje. Weźmy przykład. Mamy ludzi w naszej kolejce.
końca obrazowała tą sytuację, ponieważ można było tylko usunąć pierwszego i dodać kogoś na koniec. Normalnie ludzie mogą. Oczywiście, normalnie. Ludzie mogą na przykład podejść do kasy się zapytać, czy jest jakiś towar. Albo odejść z tyłu kolejki, ponieważ nie będzie się chciał czekać. I do tego jeszcze służy dekio. To jest kolejka do strony. I poza tymi... metodami można użyć jeszcze. Jeśli nie można użyć tego dowodu, to jest pop front. I właściwie... Osobno jest pop back, które kolejno usuwają ludzi z przodu kolejki i z tyłu kolejki. Następnie jest first, które zwraca wartość z przodu kolejki, i back, które zwraca wartość człowieka z tyłu. Oczywiście można też wykonywać można też oczywiście sprawdzić jej rozmiar. Albo czy jest pusta. Ale to nadal możemy czekać tylko z drugiej strony zadać ludzi. Tuż za tuż front. Tak, to tuż. Tuż tak, to jest ogólnie tutaj to racja. Jest pushback. I push, nie wiem co się też. Teraz push front i gry. No i gry to zaraz rozumiem, że to musi być to samo. I tak, to jest w sumie wszystko dotyczące kolejek dwustronnych. Czyli podsumowując, posiadają one, mogą one robić to samo co zwyczajna kolejka. Tylko posiadają większe możliwości, nie? Czyli usuwanie ludzi z tyłu i zadawanie ludzi na front. A to wtedy zaczęło się jakoś specjalnie różnić? Czy na przykład jak by wystarczyła normalna kolejka, można by było zrobić tą odwrotną kolejkę? Znaczy można, ale czy jest taka potrzeba? Znaczy no właśnie, czy gdyby nie była taka potrzeba, to by coś by tak drastycznie zmieniło, jakbyśmy dali dwustronną kolejkę? Znaczy... Zrobić dwustronną kolejkę, użyć dwustronnej kolejki jako jednostronnej, jako normalne, możesz. Ale będzie ono minimalnie cięższe do operowania. Znaczy to tylko różnica do operowania, tak? Czy one na przykład... No tak, możesz to tak zainteresować. Tak, bardziej. Czy w sumie się robi na kolejce? No właśnie, to nie było pytanie po co, czy to by co zmieniło? Nie, nie, to działa nie, bo na stosie nie możesz dogadać się na przeszło. Stosy jest odwrotnością kolejki. Stosy jest wspólnego co. Tak, ale kolejka plus stos to dwójmy. Nie do końca. Dobrze, więc jeszcze jakieś pytania do tego? Nie do końca. Dostała na kolejkę. I teraz kolejka priorytetowa. Deklaruje się ją za pomocą priority queue. Oczywiście trzeba dodać jeszcze tyle. Czym ona się różni od kolejki normalnej? Praktycznie niczy, tylko że bardziej wartościowe osoby jakby są przepychane na jej przód. Czyli taka sytuacja, w której te priorytetowe nie powinna nastąpić, za to poprawne by było ułożenie tych ludzi tak. Są nieudane od tego z wartością 4 do tego z wartością 2. Więc na kolejce priorytetowo musimy wykonać następujące operacje.
Q-top zwraca wartość z frontu kolejki, jakby najbardziej. To jest co? Tak wysłałeś. Tak, jest okej. Tak jest okej. Właśnie się wysłałeś. Tak, priority Q nie ma czegoś innego jak... Jak front. Front, tak. Bo on nie ma fronta, bo ogólnie kolejki są budowane na kopce. Tak. Jest... A to tu po kolei. Jest u góry. Tak. O, tu po kolei. Więc Q-pop usuwa tego z tego spodu. Pop zwraca wartość tego spodu. Size zwraca jej wielkość, tak jak masz Steam w swojej kolejce. Empty zwraca wartość 1, to czy koniecznie kolejka jest pusta. Czyli tak jak zwyczajnie kolejce. I tutaj również dodajemy ludzi, będą push. Więc tak. Może ta kolejka sortuje wartości, które do niej wstawimy od największej do najmniejszej. Wróćmy się do konfiguracji. Jednak co się stanie, gdybyśmy chcieli na przykład posortować nasze własne struktury. To nazwijmy naszego, naszą strukturę. Zróbmy strukturę o nazwie pies. Który będzie miał kolor. No tak to. I białe psy na początek. Nie wiem, przesadnie. Ale jakąś. Jakiś no, kolor tego psa, powiedzmy. Zapisany w postaci ciągu znaku. I. I idzie się głap. Także, że jeżeli będziemy chcieli posortować takie psy, to ta kolejka nie będzie wiedziała, na jakiej zasadzie sortować nasze psy. Więc musimy to zrobić. Musimy powiedzieć, jak to zrobić. Także do tego celu użyjemy czegoś, użyjemy porównywarki prostej. Więc w tej strukturze będziemy musieli zadeklarować następującą funkcję. Wybierz operator? Co? Wybierz operator? A. Więc boolean, muszą zacząć na coś prawda lub false. I tutaj nie, może napiszę to tak troszeczkę tutaj powiedzmy, że bo nie zmieści się boolean i przeciążamy operator mniejszy. Przeciążamy operator mniejszy. Będzie on brał wartości konstant i tutaj uwaga pies nie zabierał adres psa, którego adres dwóch psów, które będziemy chcieli porównać. Może to się zdaje troszeczkę nieintuicyjnie, ale co znaczy ten znaczek? Ten znaczek znaczy, mamy tablicę. Tablicę właściwie mamy komórki pamięci. I ta komórka pamięci przygotowuje wartości. I ma ona adres 17. Są kolejne oczywiście. Więc gdy weźmiemy wartość, i to będzie miało, to będzie zmienna C. Więc gdy zrobimy D, równa się. To, tak? To D będzie miało wartość 17. Może powiedz najpierw, czym są wskaźniki? No, czym są wskaźniki? Czy robisz na wskaźnikę? No, ale trzy nie trzeba. Czym są wskaźniki? No, się, to, no, to, ja nie myślałem, że mnie to prowadzę. No, a co innego? Skoro coś tego się używa tutaj. Co? Tego się używa tutaj. A nie przekazuje się z struktury do zwyczaju. No to w takim razie, okej, ja nie mówię, że to jest źle, tylko mówię, żebyś powiedział, czym są wskaźniki, jak to w ogóle działa. To wtedy Paweł prawie będzie musiał. O, to się. A to może to zostawię i na razie uznajmy, że tak musi nie być. Co to ma? Ja myślałem, że nie będzie tego. A ty to już przygotowałeś? Tak, jak tego jeszcze nie przygotowałeś, a ty Paweł jesteś w stanie to powiedzieć, to powiedz to teraz, żeby to nie było zagadką, czym jest talent.
No chyba, że to jest dla siebie kłopot. To znaczy... To jest ćwiczenie. Nie, to jest jej. Nie. Wskaźnik, w każdym razie wskaźnika się używa, żeby ci wskazać na adres pamięci, w którym jest dana wartość. Albo dana zmiana. I na przykład w tym wypadku mamy D ma wartość 17. Ale chcemy, żeby miało 4. Więc zmiana na E będzie, więc zmiana na E przyjmie wartość. I tak, gwiazdka znaczy, że przyjmie wartość, jaka znajduje się w pamięci na adresie. Na tym adresie. Więc to jest równoznaczne z tym. Czyli R ma się 4. Tak, czyli R ma się 4. I tego się używa, żeby nie przekazywać niepotrzebnie struktur, ponieważ one mogą być dużych pamięci. Co za oszczędzenie pamięci? Czym jest C? C to jest jakakolwiek. C ma być 4. To jest jakakolwiek zmiana ma 4. Może równa się wskaźnik ma 4? Równa się... nie, ponieważ 4 ma być gdziekolwiek w pamięci, a nam chodzi konkretnie o C. Żeby D wskazywało na C. D wskazuje na C. To nie znaczy, że D równa się 4, bo D równa się 17. Ponieważ to są adresy pamięci i bierze adres pamięci tej zmiennej. A to znaczy, że bierze wartość, która znajduje się na tym adresie pamięci. Czyli R równa się 4. Tak. Jakieś pytania takie? Właśnie, czy to jest na razie wszystko zrozumiałe i spoko? Czy to jest wymienki? Tak naprawdę wszystko, te wskaźniki to powinny być naprawdę prowadzone, a nie te przychodzi, ale nie dało się tego inaczej zrobić praktycznie. Nie, spoko, ja nie mam... To przekazuje wskaźnik do psa A i wskaźnik do psa B. Czyli bo każdy element ma jakiś adres, tak jak każdy człowiek ma swój dom, oprócz bezdomnych oczywiście. No i też ten, też ma jakąś swoją wartość, typ, to czym jest. Więc to czym jest, no to jest po prostu jego wartość, a jego adres macie pod endem, tak? A jak chcecie się odwołać do wartości, jeżeli macie wskaźnik, czyli adres, podajecie gwiazdkę. To jest w sumie za dużo. A jak na przykład kilka wartości, chcecie kilka wartości i na przykład wartość mieć jedną wartość, która jest w kilku miejscach, powiedzmy. Jedna wartość. No to jest już inna wartość. Może być równa, ale będą miały różne... To jest inna wartość. Znaczy na przykład masz bliźniaków, oni wyglądają podobnie, ale nie są to samo osobą. Ale nie są to samo osobą. Tak samo ta piątka, którą rzuciłeś wcześniej, nie jest tą samą piątką, którą rzuciłeś później. Tu mamy gwiazdka, może być też pod adresem 19, może być 4. To nie znaczy, że R równa się to 4, tylko R równa się to 4, konkretnie. To pierwsze. Ponieważ zawiera adres pamięci, którego mogę. Tak. D przybiera wartość. D przybiera wartość pamięci, jaka jest przypisana dla C. No to 4. Tak, a C je. C nie. Każde. Wszystko w pamięci ma jakieś zalokowane coś. I to może być przykład 24. I to nie patrzy, że C równa się 4 i szuka pierwszej czwórki. Tylko to. To jest. Wiadomo, że. Komputer wie, gdzie w pamięci jest ulokowane C. I to po prostu bierze... A weź to na ekran spisz na jakimś pojedzie. No to jest przykład. Ale tak od zera dla idioty. Tak. Czekaj, to może daj mi. To znaczy... Czy te tablice po... Może po prostu na daj, ja to opowiem w tej chwili. Zobacz, masz sobie jakąś wartość X, nie? I ta X jest fajna i ma domek. Zarobiła sobie na ten domek. I ma sobie X i mieszka, powiedzmy, samotnie. Na przykładzie na historii. Co? Na przykładzie. To jest dobry przykład. I masz potem, i masz jakąś zmienną X, która jest równa X, ale mieszka gdzie indziej. To jest inna osoba, mimo tego, że jest bardzo podobna. No i masz, powiedzmy, jakiś inny domek i masz zmienną Y, w sensie wartość, no, która sobie mieszka gdzieś indziej. No to teraz, patrzcie, teraz jak... Odwołamy się. Nie, n się pisze w ten sposób. Nt x od tego x'a
sumie nie, powiedzmy, że to jest Z, tak żeby wam nie mylić nic. To jak dostaniemy NTX do tego X, to tym endem jest ten domek. Jego adres, tam ulica, kod pocztowy i inne pierdoły. I ogólnie to będzie jakaś duża liczba w stylu czegoś, co się nie da rozczytać. Ale adres będzie spoko. I tak, ale z kolei, jeżeli będziemy mieli, powiedzmy, że znamy jakieś int z gwiazdką XD i to XD to jest właśnie ten domek, to jeżeli chcemy się dowiedzieć, kto mieszka w tym domku, to musimy zrobić gwiazdka przed XD, tak. No i wskaźniki trzyma, w ogóle wskaźniki deklaruje się w ten sposób, że po prostu jak mamy typ, którego jest ta wartość, która mieszka sobie w tym domku pod tym adresem, to typ z gwiazdką, no i już jej nazwa. To teraz jeszcze bardziej zrozumiałe? Mówiłem o przykładzie na historii. Ale to jest, inaczej się tego nie da w sumie wytłumaczyć. W sumie się nie da, no. To jest tak jakby pytać się, czy miasta wartość. Jakiej teorii? Ogólnie, jak się rozróżnia? Mogą mieć dwie te wartości te same? Weźmy przykład, człowiek ma numer PESEL. I każda ze zmiennych ma jakby własny numer PESEL. Co jest w rejestrze? No nie da się tego... Nie da się tego... Jakoś, to jest adres, słucham? Masz dwóch tych samych ludzików, X i X. Nie ma się. Ale jeżeli chodzi o to. To wiesz, o którego pytasz, bo ja chcę to zniszczyć. No bo masz. Czekaj, jeszcze raz. Chodzi o to, że mamy jakąś x i x, jakąś wartość, tak? Ale na przykład mamy int x równe 6,9 i int y równe 6,9. No to wtedy pytasz się o x, no to. Czy pytasz się o to 6,9, to pytasz się o tego x. Pytasz się o to 6,9, to pytasz się o y. Po prostu to nie obchodzi was ich wartość, tylko chodzi was o to, w jakiej zmianie je zapisaliście. Bo komputer każdej zmiany daje jej adres, tak? Bo musi gdzieś zapisać w jakimś buforze. Czyli x równa się y, ale wskaźnik do x. Proszę, to nie równa się wskaźnik do y, bo nie ma to porównanie. No, no tylko, że piszecie w Pythonie. Tam to wszystko jest coś dziwne. Weźmy z Pythonu. Więc tak, to jest przeciążenie operatora. Po prostu deklarujemy, że możemy wykonać operację, mamy dwa psy, A i B, i możemy wykonać operację, czy A jest mniejszy od B. Znaczy, czy pies B jest lepszy od psa A, na przykład. I to będzie miało, to będzie bardzo proste, więc to będzie tylko zwracało. I tak, żeby było prościej, żeby było jeszcze bardziej prościej, doszła wartość psa. I skróćmy ją do góry. Więc zwracamy, czy W, czy, przepraszam, pies, to jest, psy są A i B tej funkcji. Więc wartość W psa, tak, od wartość W psa B. I w tej chwili nasza kolejka będzie potrafiła stwierdzić, który pies powinien być pierwszy, ponieważ będzie mogła wykonać funkcję, która sprawdza, który jest większy. Bo wcześniej nie mogłaby, nie wiedziała, na podstawie czego stwierdzamy to. A i ten, i taką, i tym, tego nauczyliśmy. Więc jakieś pytania do której kolejki? I przecież tutaj można sprawdzić jakiekolwiek wartości. Można na przykład leksykograficznie podstawie kolorów i tak dalej. Dobrze, więc jakieś pytania do tego? Jeśli na co było to? Co? To jest front. Front, tak. To bierze wartość jakby z przodu kolejki. Tutaj nie ma front. Ogólnie w większości przypadków będziecie używać po prostu kolejki kredytowej, która ma jakąś wartość i priorytet w jakiejś parze albo czymś takim. A rzadko będziecie sortować w jakiś inny sposób. No ale to się może przydać. I tak, jest dość ciekawe i warto byłoby coś takiego znać. Na przykład jak byście na ogół tego posłuchali. Może w życiu w ogóle coś się przyda. Się przydać, że są takie pary. Na przykład takie trzy pary. Dobrze, a teraz co? Można zrobić tablicę kolejną. Można, ale trochę pamięciowo na to dziwne. Nie, czemu? Jak zadeklarujesz taką tablicę kolejek, to będziesz miał dokładnie nawet mniej niż jak zadeklarował tablicę wektorów. Coś takiego. Więc tutaj, weźmy przykład, druga liczba to jest
Druga liczba w parze to jest priorytet. A pierwsza to jest. Pierwsza to jest po prostu wartość. I możemy w tą kolejkę na przykład zrobić tak, żeby wartości o wyższym priorytecie dostały się do przodu życia. Może to być przydatne na przykład przy obracach rządzania. Dobrze, więc następny rodzaj to jest stos. I tutaj to nie będzie już aż tak ładnie, ponieważ STL-owy stos to nie jest piękny do używania, więc będziemy używać, oczywiście może być jakikolwiek typ, bo to jest int, ale raczej to się nie było. Będziemy używać do niego tablicy. To jest ta liczba elementów, jaką mamy stos. I technologia. Co to jest stos? Jest to po prostu kilka obiektów, jeden na drugim. I w sumie dokładnie tak działa stos. Na stos możemy dodać obiekty na szczyt, zczytać obiekt ze szczytu i usunąć obiekt ze szczytu. I oczywiście sprawdzić, czy jest pusty. I jaki ma rozmiar. Ale zadeklarujemy sobie pomocniczą wartość i wysypkę, który ma domyślnie na początku 0. Nie musi być 0, może być 1. Albo jakkolwiek chcecie zacząć numerować stos. Ale 0 jest najlepsze. Żeby dodać element do stosu, zróbmy funkcję void dodaj. Paweł, a powiedziałeś, że to jest stos? Tak, powiedziałem przed chwilą. Okej, okay, dobra. Bo bym Olek nie usłyszał. A no to stos to jest dosłownie to, co może wyznaczyć stos. Wrzucasz ręce na górę, ściągasz ręce z góry. I nie masz dostępu do tego, co jest bliżej. No, ale ja zjem, no. Więc właśnie jak nie masz, to się ma stos? Żaden. Czyli jest useless. Stos jest po prostu. Jak jest useless? No, jak? To od razu się odwali wszystkie z góry. Najbardziej obchodzi, to jest tak jakby masz sobie książki i kładziesz jedną na drugiej i potem stwierdzasz, lol, chcę mieć książkę od biolki. Tak na przykład. A u góry masz książkę od PP, to żeby dostać książkę od biolki musisz sobie zdjąć jakąś geografię, jakieś PP, jeszcze infę, jakąś geometrię i anime i w ogóle. I na przykład z postem można zachowywać sobie drugą grafię, która ci chodzi. No na przykład, dużo rzeczy. Ogólnie z postem jest najbardziej przydatna. No i jedna z tych najprostsza. Najprostsza, ale właśnie moc jest właśnie w prostocie. Na stosie opiera się komputer. Tak, dokładnie jest nasz automatem skończonym ze stosem. No tak, dokładnie. Tak. Więc wuj dodaje od x. Chcemy dodać wartość x, chcemy wrzucić wartość x na górę stosu. Co robimy? Stos od wskaźnika, który jest 0, równa się x. I wskaźnik zwiększa się. Jest to w miarę logiczne. Dodajemy wartość na jakiś szczebel do stosu. I przechodzimy do następnego, żeby wykrótowić, żeby dodać na jego wartość. Czyli w tym wypadku na przykład, jeżeli x wynosi 3, to mamy 1 kartą 3. Jeżeli wybieramy funkcję, która doda wartość 4, to u góry jest 4. I mamy dostęp tylko do tej 4. Więc to jest dodanie. Odejmij. Jeszcze usunię. To jest usunięcie elementu z góry stosu. I polega ono po prostu na tym, że w tej implementacji polega na tym, że po prostu zmniejszamy wskaźnik o 1. Ponieważ wtedy, gdy będziemy chcieli dodać jakąś wartość na górę stosu, to nasz wskaźnik jest w tym miejscu. I nadpiszemy to. Dodajemy czwórkę. Usuwamy czwórkę, więc nasz wskaźnik zmniejsza się o 1. I jeżeli chcemy dodać piątkę, to będzie tak. I ta czwórka po prostu zniknie. To jest
To jest takie stosowanie. Czy sprawdzenie rozmiaru stosu to jest po prostu. Czy wskaźnik równa się 0? Jeżeli tak, to stos jest pusty. I możemy sprawdzić rozmiar stosu i to jest po prostu wskaźnik. Więc tak, czy to jest logiczne? Jakieś pytania do tego? I używamy domyślnej, jakby STL-owej inkrementacji stosu, ponieważ nie jest ona aż taka piękna. Teraz nadciąga list. Jeszcze bym powiedzieć, co do tego stosu. Stos możemy zaimplementować oczywiście jako tablicę, a może możemy go zaimplementować jako wektor. Jeżeli to jest wartość, to było S. I w tym wypadku, jeżeli chcemy dodać, to używamy S. Push back x. Jeżeli chcemy usunąć wartość, to używamy s pop pop back, czy pop back? Pop back. Pop back. Pop back. Pop back. Pop back. Tak. X. Jeżeli chcemy odczytać wartość z góry stosu. Jeszcze na tablicy. Jeżeli chcemy odczytać wartość, to jest po prostu stos od wskaźnik. Co zmienia kogoś na wektorze? Może zająć minimalnie więcej pamięci. To bardzo opłacalne. Ale ustawię na pewno inne równe, więc. Dobrze, więc tak się usuwa. Zczytujemy ostatnią wartość za pomocą back. I rozmiar za pomocą. Rozmiar stosu, jaka to wygląda sobie za pomocą size. Więc. Tak, to jest już chyba wszystko, co do stosu. Dokładnie. To jest już wszystko, co do stosu. Jakieś pytania co do tego Wiktora? Czy może w ogóle zajęcie z tym, co? Można robić na Wiktorze, można robić na tablicy. Niemniej jednak tablica jest zdecydowanie optymalniejsza. Dobrze. Dwa razy szybsza. No i szybsza. No chyba, że ten stos będziecie mieli jakiś nieduży, na większości przypadków, a może okazać się, że w jakimś miejscu będzie duży, a tylko jednym, a pamięcią wam się opłaca, żeby on jakoś żyłować wszystko, to wtedy się uda do tej wektora. Przecież ja prawie zawsze używam wektora, bo to tak naprawdę nie robi żadnej różnicy. To jest kwestia paru setnych sekund. Znaczy to jest kwestia, jaką mają zgodę. No tak, dokładnie. Większość ludzi jednak używa tablicy. No tablicy trzeba jeszcze zadeklarować funkcję, nic się nie chce. Więc lista. Lista jest to zdecydowanie inny typ danych niż na przykład taka tablica, chociaż też będziemy używać tablicy. Tylko, że będzie to tablica. Par. Na razie zostaw te tablicy, tylko powiedz samą koncepcję listy, bo przecież tego nie trzeba tak powiedzieć. Ale no. Są koncepcje listy. To, że co na tak, no to każdy element listy zapamiętuje swoją wartość. Następną wartość, jaka będzie, adres następnej wartości, jaka będzie. I adres poprzedniej wartości. Znaczy adres, czyli miejsce w tablicy. Następnej poprzedniej wartości, która będzie. I mała i trzyma swoją wartość jeszcze. Nie wiem, czy. Więc. Narysujesz jakąś przygotową listę? Przygotową listę? No. Może daj. Dobra. Nie będziecie mieli przerwy. No ogólnie, jak macie sobie listę, na przykład zakupów, co chcecie zrobić? Ej, Andrzej. Jak macie jakąś listę zakupów, co chcecie zrobić? Tu na przykład piszecie, że punkt pierwszy, najpierw chcemy zjeść bułkę, a potem dopiero chcemy wyjść do sklepu, potem chcemy wejść do sklepu i bla bla bla. Zapisujemy w punktach jakieś kolejne informacje. I
żeby umieć się poruszać po tych informacjach, to musimy no, mieć te informacje, tak, to co zapisane, no i informacje o tym, gdzie jest kolejna informacja, czyli jakieś, no, coś, co na, wskazuje na kolejną informację, jakiś wskaźnik, w ogóle jakąś zmienną i tak dalej, tak? No i to jest typ, to się nazywa lista, to akurat jest lista jednostronna, ale istnieją też dwustronne, które mają informacje również o wcześniejszym elemencie. No i tak, z listami jest tak fajnie, że tak jak w tablicy do każdego elementu, do x tego elementu mogliśmy się odwołać w czasie stałym, to tutaj możemy, ale usuwanie elementu było już jakieś przypałowe, było wręcz robione w czasie liniowym, bo mamy sobie tablicę, tak, ponumerowane wszystkie elementy, 0, 1, 2, 3, 4, 5 powiedzmy, no i tutaj mamy jakieś wartości. To usunięcie tej wartości w tablicy implikowało nam przesunięcie wszystkich tych wartości o jeden wcześniej, tak? Żeby one zachowały swoją kolejność. No i to było smutne, no bo to działało liniowo. A tutaj z kolei w tablicy jest odwrotnie, bo jeżeli chcemy znaleźć x element, to musimy przejść od pierwszego aż do x tego, ale za to usuwanie możemy zrobić szybko. To teraz. Słucham? Podzielność. O co? Dobra. Vincent tam po prostu. No i tylko, że jakbyśmy na przykład chcieli usunięcie jest analogiczne co dodawanie, więc dodam. Jakbyśmy chcieli dodać element powiedzmy w tym miejscu, to wystarczy, że damy mu informację, że on idzie tak i to usunie. No i jeżeli jest dwustronna, to jeszcze w ten sposób. To tak, to możemy to implementować jak chcemy. Tak jak Paweł napisał, może to być para par intów. Pary, które trzymają nam informację o kolejnych elementach i int, który albo jakiś inny typ, który zapisze nam to, co jest w środku naszego elementu, który jest nam potrzebny. No i... Może to być też tablica. No może to być tak. Która ma trzy rzędy. Tak, tablica wymiarowa z trzema rzędami, jakiś struct, to whatever. To już chyba nie stanowi jakiegoś problemu do implementacji. Tak samo można, podobnie jak 100 z jednej tablicy, że jeżeli chcemy dodać nowy element, którego wcześniej nie było, to robimy jakiś WSK++, czyli wskaźnik na ostatni element i do tej komórki dodajemy informacje, które są nam potrzebne, no i jeszcze zapisujemy dla niej, w którym miejscu go dodajemy, czyli pomiędzy którymi dwoma. No a te, czyli ogólnie, jeżeli chcemy dodać jakiś element, powiedzmy, że to jest element A, to jest element B, a to jest element C, to musimy zaktualizować dla C jego poprzednika i następnika. Poprzednika i następnika. Dla A musimy jego zaktualizować jego następnika, a dla B jego poprzednika. Tak? No bo tutaj musimy wywalić te oznaczenia, bo one są nieprawidłowe już w tej chwili. No i czy ktoś ma do tego jakieś pytania? No spoko. Gdyby listy i gdyby dało się uzyskać usuwanie w czasie stałym elementów i odpowiadanie, o który x element jest numerem 1, czyli gdybyśmy umieli połączyć te super własności tablicy, które są ważne i te super własności listy, które są ważne, to byśmy mieli zrobić dużo. Ale niestety tak się nie da i trzeba wybrać, co chcemy w danym momencie. I teraz jeszcze taka jedna adnotacja, bardzo podobał mi się wykład, tylko informacje na temat kolejki i stosu, już bardziej formalna, że... A to miałem to powiedzieć po liście. A, spoko. To ja już skończę, bo ona się przyspieszy. FIFO i LIFO. I teraz to są typy struktur, zbiór struktur, który określa się takim mianem i to znaczy first in, last out. First out. I tutaj first in, last out. I co to? Last in, first out. Tak, last in, first out, dziękuję. Tak. I co to oznacza, że tak jak w kolejce, tutaj był pierwszy element, który wrzuciliśmy i kolejne. I teraz wrzucamy na sam koniec tej kolejki i zdejmujemy pierwszy. Czyli pierwszy z tych elementów, który został wrzucony, zdejmujemy pierwszy. Pierwszy wrzucony, zdejmujemy pierwszy. Ostatni czyli pierwszy do środka. Na kolejce ostatni wrzucony. Co ty gadasz? Czy nie wiesz? Pierwszy. Pierwszy, który został wrzucony do środka, pierwszy zostaje również zdjęty. A stos odwrotnie. Ostatni, który wrzuciliśmy na górę, musi zostać zdjęty pierwszy, żeby reszta była równie. No i raz pamiętać te nazwy, bo na pewno bym nie. No ale. Dobra, tak.
zacznę od tego. Przede wszystkim, czym się. Tutaj najważniejsze rzeczy, czym się różni Cepus Plus od Pascala? Cepus Plus jest jak samolot, a Pascal jak samolot. Jak już tu powiedział pan profesor. Cóż. Samochód każdy może zbudować, każdy może nim prowadzić. Ale słowo, to wystarczy wsiąść i potem pilot będzie go obsługiwał. Aczkolwiek, żeby utrzymać samolot, to trzeba go pięknować bardziej niż samochód. Bo samochód to może po prostu sobie nawet samemu naprawić. A samolot? No samolotu samemu sobie nie naprawisz, ani nie przebudujesz, nie ulepszysz. I tak właśnie jest z Cepusem a Pascalem. Pascalu, no cóż, są jakieś tam funkcje, ale sam Pascal nie jest rozwijany. A największym plusem Cepus Plusa jest STL. Jest samolot. Standard Template Library, która zapewnia nam wiele użytecznych funkcji, procedur, struktur danych, które umożliwiają nam znacznie łatwiejsze programowanie. Które pisanie w Pascalu jest po prostu potwornie uciążliwe i czasochłonne. Więc zacznijmy od SORT-a. SORT umożliwia. Jest opisany. Czym jest SORT? No, SORT. Sortuje. No, co można powiedzieć? Możemy posortować liczby, struktury danych. De facto sortem możemy posortować właściwie wszystko. A teraz czym jest ten sort? Sort opiera się o ulepszony algorytm szybkiego sortowania, ale jest to tak zwany intrasort, czyli jest on jest właśnie taki quicksort, ale pozbawiony pesymistycznej złożoności n kwadrat. Bo quicksort ma normalnie ma złożoność o od n log n, ale dla przypadku pesymistycznego o od n kwadrat. Chyba nie widać. Nie, ale no nie wiem, jeszcze jakieś inne. Tu leży. O, jak ładnie to jest. Nie wiem, to zmarzę. O, endogen. A w pesymistycznym przypadku, od n kwadrat. Jest to największa wada quicksorta. Do tego. Lepiej używać sorta, który w każdym przypadku, teoretycznie oczywiście, ma złożoność n log n. A Paweł Górzyński twierdzi, że sort jest tak szybki, że de facto on jest liniowy, ale nie sprawdzałem, nie robiłem sobie, więc to możecie wziąć tylko na wiarę Mateusza i. Różnica między nimi jest przede wszystkim tylko taka, że sort ma ograniczoną głębokość schodzenia w kolejne. Tak, to już trzeba by znać quicksorta, żeby się rozgadywać, ale no cóż, nie o tym jest wykład o działaniu quicksorta. Co możemy posortować przy pomocy sorta? Zwykłą tablicę. Już tak widzę, into jakiś wartość liczbowy, albo jakiś wszelkiego rodzaju struktury danych, do których mamy napisaną porównywarkę. Ale czym jest ta porównywarka? Porównywarka jest to funkcja, która umożliwia, która może być jako trzeci argument funkcji sort. Bo normalnie sort, na przykład dla tablicy, to wywołanie jest takie. Sort, jakiś tab, początek, miejsce, gdzie sortujemy, do tabu plus n.
koniec, gdzie startuje. Jakiś iterator. Ale możemy też dać trzeci argument, czyli funkcja startująca, porównująca. Bo na przykład mamy... chcemy, załóżmy, posortować jakieś tablice. Mamy jakąś strukturę tablic dwuelementowych i na przykład chcemy porównać pierwszy element z drugim, a jeśli są równe, to porównać pierwszy z pierwszym, obu, a jeśli są równe, to porównać drugi z drugim. Więc jak jakiś coś taką przykładową porównywalkę, o której będę się potem rozpoznać. No właśnie, on sortuje chyba nie malejąco, czy nie? Tuż nie sprawdzałem tego, co się zapomniałem, jak to jest. Ale nie ma to znaczenia. Bo jak się umie napisać porównywalkę, to nie będzie to... Najważniejsze. Funkcja porównująca musi być typu bool. Czyli typu binarnego wartości logiczne. Jakaś tam nazwa, na przykład xxx comp jakieś y, nie wiem, cokolwiek. Jakiś typ, pierwszy typ, nie? Jakiś typ, jakiś A i jakiś drugi, jakiś druga zmiana typ B. I funkcja zwróć. Jakiś na przykład A.x mniejszy B.x. I zwracamy wartość logiczną prawdę, jeśli A, jeśli element x typu typ jest mniejszy od elementu x element zmiennej B. A o tym to możecie znać, możecie nie, ale o tym będzie potem. No dobra, skończmy mówić o sorcie. Zgadza? Czy... Bo potem jeszcze to będzie powtórzone przy strukturach i perlach. Teraz jedna z najbardziej użytecznych rzeczy w C++ jest hashtag dwa. Jest to czysto C++owe, nie jest to częścią STL-a, ale warto o tym powiedzieć. Co możemy robić? Czym jest to hashtag define? Umożliwia definiowanie jakichś poleceń dla preprocesora. A czym jest preprocesor? Jest to pierwszy program wywoływany przez kompilator, żeby pozbyć się wszelkiego właśnie rodzaju takich define'ów, jakieś tam policzyć rzeczy, coś tam porozbijać. On operuje na kodzie, ale nie na, na tekście, nie na kodzie. I o tym trzeba pamiętać. Ale świetny przykład podam za chwilę. Dobra, co możemy przy jego pomocy na przykład stworzyć? Na przykład definiowanie stałych, jakiś maxen, jakieś na przykład możemy dzięki temu łatwo zmieniać wartości, maksymalną wartość n-a, na przykład w tablicy, i nie jest to szybsze niż korzystanie z, na przykład z const int maxn. Jest to przede wszystkim szybsze, bo to za każde wystąpienie maxn w kodzie zastąpi na tą liczbę. A tutaj to już jest to zawarte w kodzie. I ten program musi wsadzić tą liczbę i tak dalej. Jest to zdecydowanie spowodowany problem. Możemy też definiować makra. Czyli jakieś takie niby funkcje, ale nie funkcje, bo to nie są funkcje. Albo jakieś wyrażenia. Dziwne, to jest hashtag define. Nazwijmy to 1.
1 i to będzie 3 minus 2. I teraz za każdym razem, jak napiszę 1, to na zamknięcie na 3 minus 2. Jakiś problem? 2. 4 minus 2. Nazwałem iloczyn. Każde wystąpienie słowa iloczyn w kodzie zostanie zastąpione na A razy B. To jest iloczyn, jakiś pierwszy argument, drugi argument. Dobra, a teraz jak myślicie? Jaki będzie wynik operacji iloczyn? 1. Dobra. Stawiacie odpowiedzi. Mówcie. Dobra. 3 minus 2 razy 4 minus 2. Czyli to będzie 3 minus 7. No, jedyna odpowiedź, którą usłyszałem, jest tam, co powiedział? Minus 7. No właśnie, ponieważ o tym trzeba pamiętać i jest to częsty błąd, który potem ciężko zauważyć. Ponieważ on, jak już mówiłem, on operuje nie na kodzie, tylko na tekście. To mamy tekst. Zastępujemy iloczyn. A z B, dobra, wpisujemy 1, 3 minus 2, razy 4 minus 2. Czyli to jest 3 minus 2 to jest 1, minus 2 jest 4, 8, minus 7. Ale lepiej to naprawić, dając... Łatwo, można dodać naprawić, na jakąś nawias. Albo od razu tam, gdzie masz A razy B. Tam można... Albo dodać nawiasy. Tak, nie trzeba w tym już. Aczkolwiek. Każdy define jest bardzo przydatny, jeśli mamy dużo linijek kodu, który nie da się zastąpić funkcją, a jest bardzo męczące pisanie go. Na przykładu mamy 50 pętli for po sobie, ale nie wewnątrz siebie, tylko mamy for. Mogę na to iść. O, albo ifów, tak to zrobił w moim kodzie. Czemu na to tak? Bo nie miałeś tego wspaniałego wykładu. Zero, 10 punktów więcej. Plus, plus. No właśnie, mamy na przykład 50 takich pętli for. No to możemy je łatwo zastąpić. Dając wcześniej jakąś pozwolę. Jakąś fajną definicję typu tak zwany. Jakieś Dawid. Dawid od M. I każde wystąpienie właśnie Dawid i jakąś wartością wykona pętlę. Pętlę od i równego 0 do i mniejszego od M. Potrafi to bardzo skrócić, potrafi to bardzo zwiększyć czytelność kodu. To jest bardzo przydatne potem przy sprawdzaniu i szukaniu błędów. Albo właśnie jak to Dawid mówił, no zamienić te 50 ifów. 50 milionów. Tak, i gdybyś. Oczywiście, jak widać, ma to takie definiowanie ma swoje wady. Na przykład chcemy wiele linijek kodu, załóżmy, wkleić, zmienić, to co wtedy możemy zrobić? Albo możemy to skompensować do jednej, ale to będzie bardzo nieczytelne, albo na końcu postawić znak i wtedy następna linijka kodu również będzie włączona do tego detalu. Na przykład, o, coś takiego. Ktoś tu jest tam te n razy pi. I wtedy pokażę wykonanie Dawid. N 50 wypisze nam n razy do. Jest to przydatne, jeśli na przykład mamy jakieś wielolinijkowe właśnie for z wieloma elementami, które chcemy po prostu skrócić.
A bo jeśli się nam nudzi i chcemy pośmieszkować i zmienić cały tekst kodu na jakąś piosenkę. Śmieszek to był wczoraj. Na przykład piosenka legamisty, piszecie piosenkę legamisty i definiujecie jakieś słowo kolejne, jakieś inne wykony. Dobra, mogę zgadzać? Oczywiście. Jakbyś nie dał box session, co byś z tym co? Co? Jakbyś box session zdjęcie. To by nie zaliczyło. To by tylko nie było. I tam z tym mamy. Dobrze, teraz. To taka fajna struktura danych, która przede wszystkim jest. Ja tak uważam, jest dalszy dla ludzi leniwych. Dla ludzi leniwych, z którym nie chcesz pisać czegoś innego, ale to. Powiedz na to wszędzie. Zobaczmy co. On obejrzy ten wykład, żeby mnie ocenić, więc to mówi. Ktoś to słyszy. Ale słuchajcie, najlepszy inżynier też człowiek leniwy, bo inaczej by usprawnień nie było. Wszystkim pozwala zmniejszyć tę szkodę. Ale o tym jak to robi. Dobra, zobaczcie sobie taki wieszak. Co? Wieszak. Wiecie jak wyglądają wieszaki. O. I tutaj czasem są taki kółeczki. Takie dwa panie kółeczka. Niestety nie miałem możliwości przetestowania tego tak jak chciałem. Mogę z internetu. Mogę sprawdzić. Teraz na takim kółeczku możemy albo zawiesić jakąś bombkę. Nie wiem. Bombka. O, jest taka fajna bombka. Tutaj mam jakieś gwiazdeczki. Nie wiem, cokolwiek. Jakąś wartą 6,6 załóżmy pod spodem. A w na tym zamieszamy kolejny wieszak. Dobry wieszak. I teraz możemy wziąć ten wieszak i na tym możemy. O, jeszcze tutaj jakieś fajne wątki. Drzewo wieszak. 36. Ej, ale to jest takie drzewo binarne. Jeśli coś będzie się chciało, to można to zrobić drzewo binarne, aczkolwiek. Ale nie proszę. To jest tak. I o co mi chodzi? Jest to taka struktura danych, która trzyma dwie wartości. Dowolnego typu. Jakiś typ 1, przecinek typ 2. Dlatego porównaję do tego wieszaka, że możemy na przykład w tym miejscu zdefiniować kolejnego pera. I mamy per, tak nie skończoność. Per, wypowiadasz? Demokratę mają. Teraz, jak się odwoływać do tego? Załóżmy, mamy per. Int na każdym jakiś a. No teraz załóżmy, chcemy zdefiniować wartość tego pera. Możemy to zrobić oczywiście brutalnie i zrobić a kropka first. Akcent angielski. Bardzo nie lubię. Załóżmy równa się 69. A to co sekund? 1,37. I teraz w zmiennej A trzymamy dwie wartości. Na pierwszym miejscu trzymamy wartość 69, na drugim miejscu trzymamy wartość 1,37. Jakie są? Jak to może inaczej zrobić? Ano możemy skorzystać z takiej fajnej funkcji, którą nazywa się a.mp. O 39. Jest to równoważne. Wykonanie tego
Więc równoważne z wykonaniem takich dwóch operacji. Na wysokość myślnik czy podłoga? Podłoga, podłoga. To weź ten pokoń jeszcze. Przepraszam, nie zapiszam, nie? Lepiej? Pery. Jak już mówię, pery są przydatne przede wszystkim dla ludzi leniwych. Leniwych, którym nie chce się pisać struktur, o których potem. I jeśli chcemy, żeby kod był bardziej czytelny, na przykład piszemy sobie coś na układzie współrzędnych, to w pery możemy trzymać wartości x i y. I bardzo fajną rzeczą przy perach jest to, że jeśli mamy ich tablicę, i wykonamy na niej funkcję sort, o której była mowa tutaj, to wtedy posortuje nam je po pierwszym elemencie, a potem po drugim. Czyli na przykład mamy jakieś elementy 1, 2, 0, 1, 3, 1. To wtedy będzie 1, 3. To jakbyśmy zrzutowali pery, tak? 1, 3. To będzie na początku. To są jakieś pery. To wtedy jego wynik będzie 0,1. 1,2. 1,3. I 3,1. Jest to przydatne. Jak się nie pisze własne. Nie chcę się własne podpytania, i to jest bardzo przede wszystkim uprościa kod. Mogę zgadzać? To chciał. A właśnie. No. Mogę zgadzać? No. No. Już kontynuując o perach, można jeszcze uprościć przy pomocy właśnie hashtag define. Na przykład możemy sobie zrobić hashtag define. FF jakiś na przykład? Proste. I dzięki temu nie musimy pisać już a.first, tylko a.ff. Takie skrócenie kodu. Tak samo przy... Już nie będziemy pisać. S jakiś second. I jakiś np. Nie wiem, myślałem te skróty. No. To jest właściwie to już wszystko. I przejdźmy do doktora. Czemu najgorsze? Wektory to jest taka wspaniała struktura danych. To jest... Równie dobrze mógłbyś, jakbyś chciał, to mógłbyś grafy tworzyć na listach. Tylko jest to trochę... Wolę na listy. Na tablicy kwadratowej. No tak. Wspaniały pomysł. Albo jeszcze stanowy realny. Czym jest vektor? Vektor? To jest taka tablica, która się zachowuje jak 15% amerykańskiego społeczeństwa. Działa vektor. Czyli... Nie. Są sobie wspaniali chudzi, ale potem przychodzi zła korporacja McDonald's i pycha im hamburgery. I się ostrzeżają. I w pewnym momencie już sobie zdałem sprawę, że są za bardzo się ostrzeżyli i postanawiają się skurczyć. I muszą chodzić na jakieś tam operacje, żeby to zrzucić, bo już taki po prostu dostają default z góry. Nie no, krótko mówiąc, wektor to jest tablica, która jest tablica o zmiennym rozmiarze. Jakiś wektor. Jakiś typ. Jest samo reagująca się tablica. Cały czas zmienia swój rozmiar, zależnie od tego, czy dodajemy.
I najważniejsze właśnie, jest to jej największa zaleta, to, że rozumiem, to jest to, dzięki czemu nie musimy tworzyć jakiejś jakiejś struktury, tablicy kwadratowej, żeby pamiętać jakieś fajne grafy, tylko możemy zrobić to znacznie mniejszym rozmiarem i możemy się zmieścić w naszych 64 MB, a nie zająć jakieś 1300 giga, czy 300. 300 giga. No. 1300. Michał, ale to... Jak myślisz, jak będziesz miał tablicę? No Dawid, wyobraź sobie, gdybyś musiał teraz to wszystko stabilizować. To jest wszystko rozumiem. 100 milionów kamer, to co robi za dzisiaj. Znaczy nie no. Aczkolwiek, niestety, wektor ma też jedną podstawową wadę. Jest to twoje wolne. Ponieważ za każdym razem, jeśli przekroczymy jego maksymalną wartość, to on się realokuje, tak już tam w zasadzie dwa z większą pamięcią, nie wiem jak to robi. I no cóż, aby zrealokować, to on musi stworzyć tą nową tablicę, skopiować na wszystkie wartości. Z tego powodu jest kilka godzin. Ten kwadrat. Nie, N. Jest gigantycznie wolniejszy od zwykłej tablicy. Więc w przypadku, jeśli wiemy z góry, ile będzie maksymalnie wartość, no to często używamy zwykłej tablicy. Ale jeśli nie wiemy, to na przykład przy grafach nie wiemy, jakie będą połączenia, to korzystamy z wektora. Podstawowe funkcje operacji na wektorze. Kropka pushback. Wpycha? Hamburger. Wpycha hamburgera. Do naszej biednej osoby ze Stanów Zjednoczonych. Kropka popek. Popek? Możemy dać hashtag define popek. Hashtag. A tutaj jak powiedziałem? Hashtag define popek. O Jezu. Co mówię? Popek. No, osoba idzie na dietę i zrzuca jednego hamburgera. Kasuje jeden element z końca. Kropka size. Fajna funkcja. Która zwraca nam ilość elementów wsadzonych już do tego wektora. Aczkolwiek, jeśli korzystamy z jego funkcji, to trzeba pamiętać o tym, w pętli, to trzeba pamiętać o tym, żeby dać jedną konwersję do inta. Czyli mamy jakieś for int i 0 i jest mniejsze od int tab. Ponieważ kompilator może się wam wściekać, że to jest wartość assigned znaku, a to jest wartość ze znakiem i wiesz, to danych może wam się denerwować kompilator. To znaczy, w sensie, a to jest ja bym się... Może być pewnie się nie robi. No, przeczekaj. To ma zużyć od 1. Nie, to ma... Jeden. No tak, ale wywołał się jeden razy. Ale wywołał się jeden razy. Tak. Tylko ja zawsze to tylko poza pętlą, ale jak ktoś by chciał tak robić, to sobie może. Dzięki za to wyraźnie. Ja zawsze, jak mi się to nie wiem, bo zawsze były takie rzeczy raz pisać, rzeczywiście. No ktoś to lubi. To może. Tylko musi wtedy pamiętać o tym. Naprawdę denerwuje mnie jedna. My i tak dęczymy. Te biedne kompilatory, one chcą nam pomóc. A my tutaj oszukujemy z jakiegoś dnia. Dobra, wynik. Jest zwraca. Dobra, wynik. Zwraca iterator na pierwszy element wektora. Czyli po prostu taki wskazuje na pierwszy element. Kropka end na ostatni.
No właśnie, co dzięki temu możemy tego osiągnąć? Startować. Startować. Sort. Jak już mówiłem, sort działa za dowolnych typów danych. Więc oni. Więc jeśli typ ma zdefiniowany, jest możliwe osortowanie tego, no to. Tam. I alternatywnie z jakiegoś komparatora dla danego typu. I posortuje nam od pierwszego elementu do ostatniego. Jak również, teraz jak myślicie, jak usunąć jakiś losowy element z doktora? Mamy jakiś element w środku, chcemy go usunąć. I nie zależy nam od na kolejności tu w tablicy. Nie, bo to jest. Nie, no, i z tego co się da. No, i po że jestem. Jeden kasujesz. Ale wszystko. Co? Kropka delete chyba wszystkie. Jeden kasujesz. Ale to nie o to chodzi. Bierzemy. No, to miałem wspaniałą punkt wysła. Jakieś tam. A, z tym elementem i kasujemy. Z tym elementem. A. Zamieniamy skorzystań i wykonujemy kropka pomnik. Tu nie wiem, czy jest wady, bo nikt nie korzysta. Albo nie wydaje mi się. Dobrze, właściwie o wektorach to tyle. Jakieś pytania, bo mogę rzeczywiście coś przełączyć. Nie. Na razie nie ma tego przyczyny. Nie. Wszyscy wektory znają, więc nie ma to dużo mówienia. No. I zaczynamy teraz. Nie dla mnie najfajniejszą rzecz, ale jest to część zwykłego rysa. To taka mała rzecz. Jeżeli by kogoś interesowało, to oczywiście można wystawić sobie jeszcze na wektory. No może. Science, jakieś tam. Na początku. Nie wspomniałem tego. Nie wiem. No to będzie odrobinę szybszy, bo na przykład jeśli z początku wiesz, że będzie na pewno tyle zajmować miejsca, na pewno co najmniej, to możesz ustawić na początku, ale to nie jest takie wymagane, to jest taka drobna optymalizacja. No. Strzał. Czym jest strzał? To jest taka. To jest po prostu struktura. Zobaczcie się dosłownie. To jest taka, jest jak wielofunkcyjna garderoba. Potwornie użyteczna, wiele rzeczy na takiego rodzaju, buty, ubrania, czapki, szaliki, rękawiczki. Można w kogoś zamknąć, nie wiem. Możesz zrobić to wszystko, ale trochę ciężko ją przenieść, bo im robi się coraz większa i większa, jak tam więcej rzeczy wsadzasz. To jest przede wszystkim, jak definiować strukturę? Track. Jakaś tam nazwa, jakieś XXX sztyk. XX. Otwieram na sprawę. I tutaj definiujemy jakieś wartości. Jakieś int A. Jakieś, nie wiem. Wskaźnik jako, nie wiem, cokolwiek. Jakiś wektor. Intów. Ale to struktura czy nie jest? Już mówię. Weź o tym zwykle, coś nie da do tego. Nie próbowałem, więc nie dałem przykładu z wektorem, bo nie popiłem wolnej też. I świata, long. Ale tak, czym jest struktura? Czy średnika końców, trzeba pamiętać o średnik. Struktura jest to typ, definiujemy właśnie typ danych, który w sobie zawiera jeszcze dwie zmienne, takie własne. Zmienną int, o zmienną
zmienną A rozgrażę int i zmienną B rozgrażę na account. I sama, w ten sposób sama ta struktura xxx4xxx będzie miała rozmiar, bo long int ma 8 bajtów, int 4 12 bajtów. Jest to przydatne. Jest to przydatne na przykład, jeśli mamy, załóżmy, nie chcemy korzystać z perłów. Mamy jakieś tych 50 perłów w sobie. Przy czym a możemy to zrobić po prostu jednym ładnym struktem, w które wsadzamy te wszystkie zmienne, które potrzeba. To jest perłów. Ja już powiem, wszystkie zmienne, które potrzebujemy i na przykład możemy, jeśli zdefiniujemy dla niego porównywarkę, komparator, to możemy taką tablicę, taki struktur na przykład posortować. To na przykład potrzebujemy wiedzieć w zadaniu pozycję, na której to wystąpiło, a musimy sortować po wartości. Musimy jeszcze pamiętać, czyim jest synem, kto jest jego poprzednikiem, następnikiem, nie wiem, cokolwiek. Jakieś wszelkie informacje z tym związane. I na przykład musimy to posortować właśnie po wartości. Czyli robimy tablicę struktur. Tak. Tworzymy tablicę struktur. Dobra, to jest nic. To jest skutek wobec. Nie no. Ale to jest 64. Co? Ale to się nie zostało. Tworzymy taką tablicę i na przykład teraz chcemy. No, już nie powiedziałem przede wszystkim, jak użyć tablicy. No właśnie, wszyscy znamy te fajne kropeczki, które mamy na przykład przy wektorze, przy perach. Ale nikt nie wie co to jest. Bo de facto, to jest właśnie struktura. Przechowują właśnie jakieś dane. I na przykład chcemy, mamy tu tablicę, odmierzyć 34 i na przykład chcemy pod wartość A szóstego elementu podstawić 39. To mam tak od 6, kropka A, równa się 39. I w tej tablicy element na szóstym elemencie, element A tego elementu będzie miał wartość 69. I teraz, jak to posortować? Musimy najpierw oczywiście napisać sobie komparator. Nie wiem, czy to takie nie musi być. Nie musi. Wręcz nie może. Jeden. Ja załóżmy, chcemy posortować tylko po zmiennej B. Na przykład zmienna B to jest ta wartość. X1 B, X2 B. O, albo będziemy śmieszni. X2 to K. Czy na przykład chcemy, żeby każdy kolejny element tak był, że element A będzie większy od elementu B. I wtedy nam punkty sort może to bardzo ładnie posortować, także, że poprzednio.